prerogatywę, jaką jest ustalanie tego pułapu, od którego przedsiębiorcy są zwolnieni z używania kas fiskalnych. I po drugie, podnosimy ten pułap. Czyli w tym naszym projekcie ustawy jest zapisane, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie przekraczają rocznego obrotu w wysokości 12-krotności średniej pensji w przedsiębiorstwach, to jest w tym momencie około 45 tysięcy, są z tego zwolnieni. Dzięki temu minister finansów już nie będzie mógł arbitralnie obniżać z miesiąca na miesiąc nagle, z zaskoczenia, tej kwoty, a to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, bo dzisiaj minister obniża 20 tysięcy, a nie wiem, czy za miesiąc nie będzie do 10 albo do 5 tysięcy. No i po drugie, wychodzimy naprzeciw też oczekiwaniom przedsiębiorców i staramy się ich odciążyć. Bardzo ważna jest ta przewidywalność w życiu gospodarczym. Bardzo ważne jest, żeby przedsiębiorcy wiedzieli nie tydzień wcześniej czy miesiąc wcześniej, czy muszą stosować dane reguły rozliczeń fiskalnych, tylko żeby wiedzieli to z dużo większym uprzedzeniem. Dzięki temu naszemu projektowi tak właśnie będzie. I wreszcie na koniec chciałem podkreślić, że to posunięcie ministra Lasowskiego jest kolejnym posunięciem z cyklu gnębimy przedsiębiorców, rozpaczliwie szukając dodatkowych dochodów dla budżetu. Szanowni Państwo, nie tak dawno jak w zeszłym tygodniu mogliśmy przeczytać o pomysłach Rostowskiego na nowelizację ustawy o VAT-ie, która ma spowodować, że będzie stosowana zbiorowa odpowiedzialność. Że jeśli jakieś przedsiębiorstwo wyłudza VAT przy sprzedaży jakichś towarów, to ten VAT w przypadku niemożności ściągnięcia go z majątku właśnie tego wyłudzacza będzie mógł być ściągany od kontrahentów. Czyli jeśli Państwo pojedziecie na stację benzynową, kupicie benzynę, jeśli ta stacja benzynowa nie zapłaci VAT-u, to Ministerstwo Finansów będzie mogło z Państwa kieszeni ściągać ten VAT. To jest kompletne postawienie jakby logiki na głowie, bo to oznacza, że będziemy odpowiadali za nierzetelne zachowanie tych podmiotów gospodarczych, u których coś kupujemy, jakąś usługę czy jakiś towar. Kompletny absurd. Również niedawno mogliśmy przeczytać w prasie, że ministerstwo planuje nowelizację ordynacji podatkowej, która ma polegać na tym, że w sposób istotny zostaną zaostrzone przepisy służące rzekomo walce z unikaniem opodatkowania. Mianowicie, od tej pory, jeśli Urząd Skarbowy uzna, że jakaś transakcja została wykonana w celu uniknięcia opodatkowania, jeśli przedsiębiorca się z niej nie wytłumaczy, to będzie mógł nałożyć karny podatek. No jak to ma funkcjonować? No w taki sposób, że jeśli ja jako przedsiębiorca kupię sobie samochód, to wtedy ja będę musiał wykazać, że rzeczywiście ja tego samochodu potrzebuję dla celów biznesowych, a jeśli tego nie wykażę i ciężar odpowiedzialności będzie spoczywał na mnie, to wtedy ministerstwo uzna, że ja to widocznie zrobiłem po to, ażeby sobie zawyżyć koszty i nałoży mi karny podatek. No to jest znowu stawianie na głowie podstawowych zasad funkcjonowania demokratycznego państwa. Tak więc konkludując, minister Rostowski z jednej strony zgłasza raz po raz jakieś absurdalne, gnębiące przedsiębiorców przepisy, takie jak ten obowiązek kas fiskalnych, czy jak te dwa, o których przed chwilą mówiłem. Z drugiej strony Platforma i PSL cały czas odrzuca nasze pomysły, pomysły, ażeby ułatwić życie przedsiębiorcom w kryzysie, tak ażeby rozruszać polską gospodarkę. No i my to krytykujemy i ja Państwu gwarantuję, że będziemy dalej postępować w ten sam sposób. Jeśli będzie jakiś zły pomysł ministra Lasowskiego, to będziemy to nagłaśniać, krytykować, będziemy głosować przeciwko, a jednocześnie my cały czas będziemy zgłaszać takie projekty ustaw, które będą ułatwiały życie przedsiębiorcom w kryzysie. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. No ja jeszcze dwa słowa dodam może. Trochę rozumiemy tego ministra Rostowskiego, ale z jego punktu widzenia, bo na te nagrody wszystkie, nawet ta ostatnia historia dla panów prezesów NCS-u, po 1,5 miliona prawie na głowę nagrody, no to trzeba dobić, dociążyć i obciążyć przedsiębiorcę albo zwykłego obywatela. Taki mamy pomysł jednocześnie, żeby pan Rostowski odwrócił głowę nieco w innym kierunku i namawiamy wszystkich do udziału w akcji Weź paragon od księdza. Tam jest obszar, w którym nikt nie płaci podatków. A wszyscy Państwo wiecie, każdy z Was, jak tu jesteśmy przed telewizorami może, no, jakąś usługę w kościele wykonują, czy pobierają raczej raz na jakiś czas. Czy to niestety pogrzeb, czy to święty chrzciny, czy jakieś inne wydarzenia, rocznica, komunia, no oczywiście dobrowolne datki na tacy, nie będziemy aż tacy, prawda, radykalni. Niech nie będzie tych paragonów fiskalnych, bo byłoby ich bardzo dużo. Ale wszystkie te usługi, które można tak nazwać sługami, powinny być opodatkowane. To wtedy statystycznemu Polakowi, przedsiębiorcy, czy Kowalskiemu, który nie zajmuje się biznesem, tylko gdzieś pracuje, będzie lżej, więc jeszcze raz gorąco Państwa namawiam do udziału w akcji. Nawet na Facebooku jest, powstało takie wydarzenie. Weź paragon od księdza i naprawdę w kraju każdemu będzie żyło się lepiej. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania?
Tak, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo.